Serdecznie wszystkich Państwa witam w tej zimowej scenerii. Ta dzisiejsza pogoda to pewien znak. Daje nam odczuć, że 24 lutego to dzień zmuszający do refleksji. To był dzień smutku, bo to dzień śmierci Seweryna Pieniężnego. Nie tylko jego, ale innych bohaterów walki o polskość na naszych ziemiach. Jak co roku gromadzimy się na cmentarzu komunalnym, gromadzimy się przy tym szczególnym pomniku i przy tym szczególnym znaku. Znaku krzyża i znaku rodła. Gromadzimy się przy tych, którzy tu spoczywają, a wielu z nich oddało swoje życie za to, by Polska wolną była. Serdecznie witam patronów obchodów Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach. Wojewodę warmińsko-mazurskiego, prezydenta miasta Olsztyna, prezydenta burmistrza Pieniężna. Serdecznie witam gospodarza naszego miasta, pana wiceprezydenta Jarosława Słomę. Witam serdecznie przedstawicielkę wojewody warmińsko-mazurskiego, panią dyrektor Agnieszkę Warakomską-Poczobut. Witam delegację Urzędu Miasta Pieniężno. Witam Straż Miejską, a nade wszystko witam poczty sztandarowe. Sztandary przybyły z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Gimnazjum imienia Seweryna Pieniężnego w Jezioranach, Szkoły Podstawowej imienia Franciszka Szczepańskiego z Lamkowa. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, który w tych dniach przebywa poza miastem, chciałbym przekazać przede wszystkim podziękowania za kultywowanie pamięci o Sewerynie Pieniężnym juniorze, ale też o szeregu osób, które można uznać za herosów walki o polskość w Warmii i Mazur. Kolejny raz spotykamy się w tę tragiczną, smutną rocznicę, bo jak inaczej ocenić, kiedy w Wigilię urodzin człowiek idzie na rozstrzelanie. Taki los spotkał właśnie Seweryna Pieniężnego juniora. Dzisiaj świętujemy jego dzień śmierci. Jutro przypada jego dzień urodzin. Seweryn Pieniężny w topografii Olsztyna ma miejsca upamiętnienia. To obelisk, pomnik przy olsztyńskich zakładach graficznych, które swego czasu nosiły chyba nieformalnie jego imię. To ulica, tablica pamiątkowa, ale myślę, że zawsze bardziej można byłoby jeszcze to, ten przekaz wzmocnić, być może w okolicach Starego Miasta, żeby przypominać postać, która była osobą, instytucją, jeśli chodzi o kultywowanie i walkę o polskość na Warmii, w Olsztynie. Dziennikarz, redaktor, wydawca, który na posterunku pracy do końca był obecny przy maszynach, przy linotypie drukującym Gazetę Olsztyńską. To właśnie tam został aresztowany i rozpoczął się jego ostatni tragiczny okres życia, zakończony w obozie Hohenbruch w Prusach Wschodnich, gdzie
został zamordowany i skąd jego zwłoki zostały po ekshumowaniu przewiezione do Olsztyna. To są ludzie z pokolenia, kiedy świadczenie o polskości groziło największymi, najstraszniejszymi sankcjami. I właśnie taką najwyższą ofiarę Seweryn Pieniężny i wiele innych osób z pokolenia członków Polaków, Związku Polaków w Prusach Wschodnich, Związku Polaków w Niemczech, działających właśnie pod tym znakiem rodła, takie ofiary ponieśli. Dlatego naszym obowiązkiem jest pamięć, kultywowanie tej pamięci. Wielki, wielki szacunek dla ich dokonań, dla postawy, bo to czasy były heroiczne. Ci ludzie sprostali heroizmowi ówczesnych czasów. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za kultywowanie tej pamięci, za organizowanie tych uroczystości, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, wszystkim, którzy przychodzą tutaj na tę uroczystość, bo jesteśmy i Sewerynowi Pieniężnemu, i juniorowi, jak też wszystkim tutaj wymienionym osobom i temu środowisku winni tę pamięć i szacunek. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, jesteśmy to winni i dziękuję panu prezydentowi, że co roku jest w naszym gronie. Również wszystkim, którzy oddali swoje życie za wolność. W sposób szczególny oddajmy pamięć Sewerynowi Pieniężnemu, nie tylko juniorowi, ale właśnie jego ojcu. Oddajmy cześć wszystkim z rodziny Pieniężnych. Oddajmy i wspomnijmy wszystkich z rodziny Liszewskich, tak bardzo związanych z Gazetą Olsztyńską. Również Władysławie Knosalinie, również Ryszardowi Knosale, którzy tutaj w tym grobie spoczywają. Oddajmy również pamięć wszystkim dziennikarzom z racji 65. rocznicy powstania oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, ale nie tylko dziennikarzom, którzy należeli do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Oddajmy cześć i wspomnijmy dziennikarzy, którzy do SDP-u nie należeli. Należeli do innych organizacji i stowarzyszeń dziennikarskich, czy po prostu wypełniali tylko misję dziennikarską, nie przynależąc do żadnej organizacji. Spoczywają na tym cmentarzu. Przechodząc poszczególnymi kwaterami, spotkamy groby. Bardzo proszę pana prezydenta miasta Olsztyna. Bardzo proszę redaktora naczelnego i dziennikarzy Gazety Olsztyńskiej. Bardzo proszę przedstawicieli burmistrza Pieniężna. Proszę bardzo, dziennikarze, warmińsko-mazurski oddział. Symbolicznie redaktor Wojciech Cisielski. Bardzo proszę przedstawicieli
Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jeziora. Bardzo proszę panią dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Bardzo proszę delegację Szkoły Podstawowej z Lamkowa i Gimnazjum z Lamkowa. Zapraszam państwa na kolejne etapy Szlaku Pamięci o godzinie 12:00 msza w katedrze w intencji dziennikarzy Warmii i Mazur, a również tych, którzy już odeszli. Thank you.